No, załamanie pogody to chyba najlepszy czas na ryby. Po tych kilku dniach upałów mamy teraz, temperatura spadła, nie wiem, 10-15 stopni w dół. Wiatr jest dosyć taki przyzwoity. Przyjechałem tutaj na wodę, na której dosyć często bywam. Niemniej jednak łowię tu bardzo w krótkim czasie. Łowię tutaj, przyjeżdżam tu dokładnie na czasami 5-6 godzin. W tym sezonie mogę się pochwalić, że spędziłem tu tylko jedną nockę. Dzisiaj mam zamiar spędzić drugą. Niemniej jednak połowiłem tu kilka ładnych ryb. Złowiłem kilka ryb takich powyżej 20 kg. Złowiłem też tutaj swoją pierwszą 30. Lubię tą wodę. Właśnie tutaj przyjeżdżam na takim całkowitym luzie. Tu przyjeżdżam bez spinania się. Przyjeżdżam z jak najmniejszą ilością sprzętu. Po to tylko, żeby spędzić tu to kilka chwil. Z rybami bywa różnie. Ale niemniej jednak jest to dobra woda. Jest tu sporo ładnych ryb. Najpierw trochę pomarkeruję, zobaczę, bo już dawno nie byłem, tak jak mówię, coś się zmieniło, jest to żwirownia, jest tu troszkę górek. Generalnie chodzi o to, że są takie placki dosyć dużego mułu, a pół metra obok metr może być jakiś ładny, drobny żwirek. Chciałbym to znaleźć, wymarkerować odpowiednio, zaznaczyć, tam zanęcić i zmontować i położyć zestaw. Dlaczego tą wodę tak lubię? No bo tu łowienie jest bardzo proste, nie wymaga żadnych elektronicznych rzeczy, nic, kompletnie. Wystarczy marker, rakieta, wędka, łowimy tu z rzutu, inne łowienie jest tu zakazane i naprawdę z minimalną ilością sprzętu nad tą wodą, ja po prostu nad tą wodą jak przyjeżdżam wypoczywam, kocham tą wodę. Kiedyś, jakby tak do tyłu się cofnąć, miałem ulubioną kawiarnię, w której miałem swój stolik. Tu jest podobnie, przyjeżdżam, mam swoje miejsce, siadam, tam piłem kawę, tu łowię ryby. I tak działam. No, zobaczymy. Myślę, że w trakcie całego tego dnia dzisiejszego i jutrzejszego złowimy jakieś fajne ryby i coś pokażemy. Pokażemy, jak się to wiąże, jak się markeruje, jak... No, wszystkie te drobne rzeczy, te, które są potrzebne, tak jakby dla każdego, który zaczyna, bo wiadomo, ci, którzy już łowią lata, nie będą patrzyli na te moje wskazówki. Niemniej jednak jest sporo ludzi, którzy chcą wiedzieć, jak zacząć, jak to szybko zrobić. Pokażę wam, jak to wygląda. Mój stojak, zresztą zobaczcie, to jest, włożę go w całości. No, jak najlżejsze krzesło, wędki, jeden pokrowiec, wszystko razem, jedna torba kulek, oczywiście moje ulubione kulki i co więcej. No nic, zacznę chyba markerować, potem rakieta, i atakujemy, bo pogoda jest super, nie ma, szkoda czasu na gadanie. Jedziemy z tematem. Mój zestaw do markerowania to tak, ciężarek na takim krótkim przyponie z pianką taką, która ewentualnie, gdyby ciężarek zapadł się w mur, żeby nam tutaj nie blokowało, to nic się nie plątało. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest właśnie sam marker. Dlatego, że posiada on taką końcówkę, na której opiera się kółeczko z ciężarka i cały ciężar w czasie rzutu przechodzi właśnie tutaj na tą końcóweczkę. Nie ma tutaj, jak dawniej się stosowało, jakiś tam stoper czy cokolwiek, nie, to się mogło to poplątać, przewinąć i tak dalej. Tutaj nie ma takiej możliwości. A sam węzeł jest tutaj chroniony w środku, także nic mu nie zagraża. Ciężarek ani kółko, żadne elementy się na niego nie opierają, także cały czas wytrzymały. Dalsza część to oczywiście strzałówka 50 LB, to taka jedna z mocniejszych, do markerowania takie coś się przyda, kij też do spoda, dot spot, serii X, co mogę więcej powiedzieć, no i plecionkę mam tutaj 12 mm, chyba, o ile się nie mylę, taką, że bardzo cienką, no kij ma standardową długość 3,60, uzbrojony jest w bardzo lekkie przelotki, z główną przelotką pierwszą, 50, także poszucamy, pomarkerujemy,
zobaczymy, jak się to robi, jak to odmierzyć, tą odległość, jak znaleźć żwir, jak znaleźć, po czym poznać, że jest żwir, po czym poznać, że jest muł. Te takie krótkie rzeczy zaraz omówimy, ale to już, tak jak mówię, praktycznie, nie teoretycznie, bo teoria w jedną stronę, praktyka w drugą. No, kij posiada takie znaczniki, które ułatwiają tak jakby markerowanie i odmierzenie odległości, jak jest głęboko. Niemniej jednak ja to robię troszkę inaczej. Staję na danym miejscu, na przykład tak jak tutaj, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Nic, zarzucimy, bo za dużo gadamy chyba. Idziemy, szpula dokręcona, to jest ważne. Rękawica ochronna jest. Czyli jedziemy. Czyli rzucamy jak najdalej, żeby przemarkerować jak największy odcinek wody. No, pierwsze co badam, to badam, jak dno, wygląda dno, a to bardzo ładnie widać po szczytówce, bo jak przeciągam po szczytówce, spójrzcie, teraz idzie po żwirze, o, szczytówka drży, podskakuje i tak dalej. O, dalej, jeszcze mam żwir i tu mamy same kamienie, nie musimy zarzucić dalej, czyli tu całe dno żwirowe. Nie mamy tu na tym odcinku, co mierzę w tej chwili, ani jednego placka miękkiego dna. W ten sposób możemy tak jakby określić, jakie jest dno, nie? Jeżeli ciągniemy powoli, wiadomo, po bóle to się przeciąga, to wędka się lekko wygnie i cały czas idzie gładko. A jeżeli chodzi o głębokość, to zaraz zarzucimy i będziemy sprawdzać, jaka wygląda, jakie są różnice w tym dnie. Tak. Zrobimy taki rzut. O, no to tak myślę, że mamy gdzieś około 100-110 metrów. Może troszkę więcej. Zaznaczymy sobie tą odległość na klipsie, żebyśmy wiedzieli potem, gdzie mamy łowić i nęcić. Po zarzuceniu ściągamy marker do dna, czyli do samego ciężarka. To wyczujemy spokojnie. Wypuszczam marker do góry, tak żebym go zobaczył. Marker jest czerwony, czyli dobrze widoczny. Zamykam kabłąk. O, mamy go tutaj, ładnie widać. I teraz się cofam, delikatnie patrzę, cofam się, kiedy będę miał, o, mam w tej chwili marker przy ciężarku, czyli to jest ta nasza głębokość łowiska w tamtym miejscu. No i tu prosto możemy sobie zmierzyć, czyli tam jest około, tak na oko widzę, 1,80–1,90 m. Teraz możemy to powtórzyć kolejny raz. Przeciągamy, o, i mamy żwir, czujemy. Idziemy do przodu, przeciągliśmy jakieś 2-3 metry, przeciągnął, znowu wypuszczamy marker. Takie proste, to jest takie chyba najbardziej proste. Wypuszczamy marker, mamy go, mamy. Mamy marker, zaznaczamy, cofamy do tyłu. I znowu delikatnie trzymamy plecionkę w dłoniach, żeby było czuć. To jest dosyć mocno wyczuwalne, jak on się zablokuje. Idziemy. O, jest troszkę głębiej. Niewiele, ale jest. O, na stopę, czyli jakieś 15 cm. I tak po kolei, a znajdziemy sobie miejsce. A gdzie łowić? Ja generalnie zawsze łowię w dołkach, bo uważam, że w tych dołkach, jeżeli jest czysto, to tam osadza się na mułek jest jakiś, tam się osadzają jedzenie, czy cokolwiek, czy jakiś pokarm dla ryb, czy jakieś inne rzeczy, to są w dołkach. Nie na jakichś górkach, nie na płaskich, na twardych blatach, tylko właśnie w dołach. Ale nie na wszystkich łowiskach. Tutaj generalnie powiem tak, że łowienie aż tak precyzyjne chyba nie jest do końca konieczne, dlatego że łowię tu już, tak jak mówię, kilka lat i czasami są takie rzuty, gdzie czasami nie wychodzą, nie chce mi się go poprawiać, nie? I wędka leży powiedzmy 2-3-4 metry bliżej lub dalej, nie? I z tego okazuje się zbranie. To tak już kiedyś tłumaczyłem, nie? No wędkowanie to nie jest matematyka, nie? Teoria nie zawsze się sprawdza, nie zawsze będziemy wiedzieć, że dokładnie jak tam rzucimy, to będzie mi, ale musimy mieć określony punkt, musimy tam odpowiednio zanęcić. Nie możemy rozrzucać przynęty na całym zbiorniku i raz tu łowić, nie? To jest o tyle ważne, nie? Żeby trzymać się jakiegoś punktu, jakiegoś obszaru, nie? A czy położymy ten zestaw, jeżeli oczywiście dno jest takie równe, bo przy większych górkach to jest całkiem inna sprawa, ale tu przy takim płaskim zbiorniku w zasadzie nie ma jakichś takich cudów. No możemy sobie to pomierzyć, możemy akurat tam łowić jedną wędkę bliżej, troszkę drugą dalej. Ale generalnie chodzi, mnie bardziej chodzi tutaj, na tym dnie mi chodzi o dno. Gdzie mamy żwir, gdzie mamy większe kamienie, a gdzie mamy muł. O, tu mamy troszkę muł, bo widzę, że ciągniemy, przesuwamy, a w tej chwili jest... Panie prezesie, zrób pan coś. No i co? No nic, nie zauważyłem drzewa i za
złapałem, tak jak mówią, wiewiórkę. W tej chwili chyba będę musiał wysłać Karola na drzewo, żeby wszedł i odpiął mnie. Nie wiem, czy się to uda. No widzicie? To jest tak, jak chcecie coś bardzo pokazać. Że nie zauważyłem tej jednej gałązki. Plecionkę mamy mocną, dwunastkę. No jadźcie. Że nie jesteśmy perfekcjonistami. Zawsze się coś zdarzyć może na rybach, nie? Czyli praktycznie markerowanie mam zakończone. Teraz wystarczy odpiąć markera, założyć rakietę. Na klipsie jest to wszystko zablokowane, czyli będziemy nęcić dokładnie w miejscu, który wytypowałem. Także zaraz to zrobię i bierzemy się do nęcenia. Zanęcę ten taki odcinek w tą z powrotem, a potem już tylko sama przyjemność, czyli wędki do wody. Także wymieniamy markera na spoda. O, i mamy gotowy zestaw do nęcenia, czyli praktycznie wszystko tam mamy zrobione tak jak było. Czyli będziemy dokładnie nęcić w miejscu, gdzie wymarkerowaliśmy super, super dno. No nic, ładujemy. Generalnie będziemy łowić tylko i wyłącznie na kulki. Nie będziemy niczym donęcać, żadnymi innymi rzeczami. Sama kulka, również ta sama kulka z tego worka pójdzie na haczyk. Fajne ułatwienie tu jest przy tej rakiecie. Możemy jedną ręką nabierać, na przykład jak mamy coś bardziej mokrego, takiego nie musimy tej drugiej ręki brudzić. Rakieta jest troszkę mniejsza od oryginalnego spod bomba. Jest taka pośrednia, ale w locie zachowuje się zdecydowanie lepiej. To gwarantuję, bo łowię już chyba trzeci czy czwarty rok na te rakiety i nie znam lepszej. Zresztą spójrzmy, mam odległość jaką, nie wiem, około 110 metrów, dosyć silny wiatr. I zobaczymy, co sobie poradzimy. No ja to tak niestety rzucam. O, rakieta fajnie się ściąga, nie nurkuje. Także nęcenie jest komfortowe. Cyk. Kulki 20, 24. Dwie wędki, a więc jedna pójdzie na 24, drugie na dwie 20. Tak zamierzam tu łowić, zresztą tak tu łowię. O. Pięknie odbiło na klipsie. Także odległość. Odległość trzymamy, odległość. Super. Jak przyjeżdżam na kilka godzin, to nie nęcę za wiele. 5-10 rakiet maksymalnie. Niemniej jednak, jak przyjeżdżam na dłużej, a dzisiaj mam zamiar zostać do jutra, także tych rakiet rzucę troszkę więcej. I jeszcze chwila, jeszcze te najgorsze rzeczy porobimy. Jeszcze chwila, zarzucić wędki i napić się przysłowiowej kawy nad wodą. Usiąść wygodnie w stoliku. Jak już mówiłem, rzucam z boku, z nad głowy też kiedyś rzucałem, może tylko że tutaj nawet niewygodnie z nad głowy było rzucać, dlatego że te gałęzie tu są, a z boku mogę jednak tutaj przesunąć się nad tym, w tym okienku. Kolejna rakieta leci w łowisko. No, teraz najczarniejsza robota zrobiona. Teraz jest tylko odmierzyć odległość, którą trzeba przenieść na wędki, na które będę łowił. Ja to robię w ten sposób, no nie mam jakichś tych kołków nigdy przy sobie. Robię to na stałych punktach, czyli od drzewa jednego idę do końca, do jakiegoś innego drzewa, czy jakiegoś tego punktu i potem kolejny raz idę z wędką. Czyli najpierw odmierzam odległość, gdzie będę łowił z rakiety, potem przeniosę to na wędki, które zniknę za tymi drzewami. O, i tutaj mam drzewko, jestem kawałek za tym drzewkiem, także ta odległość jest stała. Na tej odległości będę łowił
Zaraz tą odległość przyniosę na wędki, a na wędkach już na klips będę zakładał, bo jak ryba weźmie, będę zakładał takie opaski gumowe, ale to pokażę za chwilę. Ściągam z powrotem. Trzeba się nachodzić, no co zrobić. Lekko nie ma. Tak, na tym łowisku będę łowił z rzutu. Odległość, tak jak już mówiłem wcześniej, to jest około 100-110 metrów. Nie mam to zmierzone jakoś tak dokładnie, dlatego tutaj używam troszkę cieńszych żyłek. Generalnie nie schodzę poniżej 35, jednak jak łowię z rzutu, to mam taką naszą żyłkę 12 LB. Bardzo fajna, to jest 0,33. Dosyć mocna, jest bardzo mięciutka przede wszystkim. Także super lata w zestawie. Jeszcze będę musiał dołożyć jakiś przypon strzałowy, ale to po kolei. Na razie przygotuję te dwa kołowrotki z tymi żyłkami i zaraz będę montował do moich X-ów. X-y mam dosyć mocne, to są 360, 3,5 LB, ciężarek 120 gram i myślę, że ten wiatr nie powinien nam przeszkodzić, żeby zarzucić na tą odległość. Kulka 24, tak jak już mówiłem, na jednej wędce będzie, a na drugiej dwie dwudziestki. Także trochę oporu to stawia. Dobra, zajmujemy się pracą, nie teoretyką. Do pracy trzeba iść, panie. Tak, teraz zostało nam przygotować przypon strzałowy. Przywiążemy tradycyjnym węzłem. Pokażę tak dla tych, którzy nie wiedzą, jak to zrobić. Żeby dobrze przeszlotki, nie duży, a mocny. Maszyn knot chyba się nazywa tak fachowo, nie wiem. Przypon strzałowy będę robił z plecionki 30 LB. O, widzę, że tutaj kolega też chce mi pomóc. Co? Co chciałbyś, kolego? O, tu mamy 30, tak. No i cyk tradycyjny, chyba taki najbardziej popularny przypon to jest. Robimy węzełek na plecionce. Troszkę nam się tutaj pogubiło. Przez ten węzełek przekładamy żyłkę. O, zaciskamy to palcami. I taki najbardziej popularny przy tradycyjnych żyłkach to jest tak 8 do przodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 7 z powrotem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To tak najbardziej sprawdzony węzeł. I teraz przekładamy wolny koniec żyłki, przekładamy tak, żeby oba końce, żeby żyłka główna i wolny koniec żyłki wychodziły z tej samej strony, nie odwrotnie, z tej samej strony. Zaciskamy ten węzełek. O! Moczymy, zaślinimy. No i zaciągamy. Ciągniemy tylko za główną żyłkę, nie ciągniemy za to. O! On musi nam się idealnie ułożyć. Mamy taki stożkowy węzełek właśnie. Czyli od strony, jak będziemy rzucać, to będzie w tej stronie wlatywało, z powrotem będziemy ciągnąć na te końce. Końce obcinamy, czym grubsza żyłka zawsze, to koniec musi być nieco dłuższy. Przy tej mięciutkiej żyłce obetniemy to krótko, ja wiem, centymetr wystarczy. Prosty węzeł, tak jak mówię, tych 8 owijek, 7, 8 do przodu, 7 z powrotem. Czasami zdarza się, że trzeba to skorygować, bo nie wiem dlaczego, ale są takie żyłki, że niekiedy ten węzeł jest słaby, dlatego ja go często sprawdzam. Musi to być naprawdę mocne. No, obcinamy końce, tak około centymetra długości, żeby nam się nie rozwiązało. No, teraz nawiniemy tej sobie tej plecionki na kołowrotek, taką długość, żeby przynajmniej parę zwoi było na kołowrotku. To znaczy się w tej chwili dokładnie jeszcze nie wiemy, bo jeszcze będzie lider, ale jak robię, to zestaw z liderem, robię tu około 5-6 zwoi, a to ze względu na to, że czasami się zdarza, że ten węzeł musimy poprawić. Dlatego warto mieć troszkę zapasu. Nie ma co robić na 2-3 zwoje. Warto 5-6 zwoi tu nawinąć. Czyli tak by, powiedzmy, to jest tak, no może dwie długości wędziska, jakby tak w skrócie powiedzieć. Czyli jeżeli mamy wędzisko 3,60, no to około 7 metrów plecionki musimy nawinąć
tej strzałowej, nie? No, mamy tu nawinięte już te dwie długości wędziska, praktycznie to nam wystarczy. Obetniemy i będziemy montować dalej. No i na końcu tego przyponu strzałowego, czyli na końcu plecionki, montuję pętelkę, do której zamontuję potem lidera. Nie zakładam tu żadnych jakichś krętlików, agrawek i tak dalej, ze względu na to, żeby zestaw był bezpieczny, że w razie czego, żeby się wszystko zsunęło, żeby na swej drodze ciężarek, krętlik, cokolwiek nie miało przeszkody. Także klips, nawet gdy tam się nam będzie zsunie, czy ciężarek centryczny, gdybyśmy założyli, to po zerwaniu coś tego jest to w stanie się zsunąć do końca, bo w zasadzie nigdzie nie ma tutaj żadnej blokady. Także ten wesełek podwójny robię go zazwyczaj, żeby się to nie rozwiązało. Ja wiem, może to zbyt dokładnie wszystko mówię, ale warto wiedzieć, że bezpieczeństwo ryby to najważniejsza rzecz. Nie zostawiajmy ich w wodzie z zestawami, bo one potem zdychają niestety. Czyli prosty węzeł. Teraz przejdziemy do montażu lidera i jeszcze trochę i upragniony rzut po fisza. A już czuję, że one tam krążą. Czuć. Już weszły w towar na bank. No, teraz będę montował lidera, na którym będzie tradycyjny klip z ciężarkiem 100-113 gram. Lidery mam akurat już takie gotowe, zgrzewane. Bardzo chętnie skorzystam, bo raz, że są wygodne, drugi raz, że są dosyć sztywne i tak w locie się nie plątają, są nieco przegrubione, tak. O. Mamy lidera i zaraz założymy na niego klipsa, zmontujemy to. Także to jest bardzo szybki zestaw. No, po wyciągnięciu z opakowania on jest nieco taki troszeczkę powyginany, ale wystarczy, że dwa razy palcem przejedziemy. Jest idealnie prosty. Świetnie też amortyzuje ucieczki ryby pod spójścią. Teraz zrobił się idealnie prosty. Teraz założymy na niego klipsa. Klip bezpieczny, na który łowię. To guma. No, teraz założymy klipsy. Są takie klipsy dosyć mocne, także nadają się do rzutu. Ten bolec jest tutaj na stałe zmontowany, także nam nigdzie nie ucieknie, nie zgubi się. Będziemy łowić na sztywno oczywiście. Przełożymy to tu. Udało nam się. Spróbujemy założyć gumę. Jest. Tak, czyli tu mamy klipsik. No, teraz go wciągniemy. O, musimy znaleźć tą lukę. Wszystko w jednym miejscu. Niczego nie szukamy. Blokujemy. O, idealnie nam się tutaj to wpięło. Także teraz tylko kwestia zamocowania tego do strzałówki, założenia ciężarka i przyponu. Teraz tak, zamkniemy. O, pyk. Trochę się tutaj mamy tutaj przygotowane. No i teraz tylko przełożymy to w taki prosty sposób. To przekładamy przez to, to przez to. O, tak jak mówiłem, nie mamy żadnego tutaj żadnej blokady. Cały czas ta żyłka jest. Żyłka, plecionka, wszędzie są małe węzełki. Nigdzie się nic nie zablokuje. Teraz wystarczy przypon. Przypon też wykonam, dlatego że zrobimy go tutaj na miejscu. Ze względu na to, że w zasadzie jak tu przyjeżdżam, mam też zestawy gotowe, wszystko gotowe, bo ja tu przyjeżdżam na kilka godzin, to nie montuję tego wszystkiego. Ale spokojnie, ryby czekają, a chodzą już tam. Będzie dobrze. No, ciężarek, tak jak mówiłem, to jest 113 gram. Kształtem taki, taka kropla, nie kropla, coś takiego do rzutu. Gumka jest dosyć sztywna. Dlatego, że przy takich ekstremalnie dalekich rzutach no musi być, ale jest bezpieczny, schodzi bez problemu, także jak się gdzieś zaczepi, ryba nam spokojnie się uwolni od ciężarka, także zestaw jest, myślę, że jest dobrze zmontowany. Może nawet nie będziemy zakładać do końca tej gumy, żeby tak mocno nie blokowała, bo ona dosyć sztywna jest, to nam powinno wytrzymać wszystko. No i teraz tylko przypon robimy, zakładamy kulkę, jeszcze trochę i zaraz zestaw będzie w wodzie. Tak, będę łowił, tak jak już mówiłem, na odległości dosyć dużej, dlatego przypon ze sztywnego fluokarbonu 25 LB, także bezpieczny, z
zrobię popularnego deriga z wkrętką. Nie jest to trudne. Ułożymy taką dużą pętlę na trzonku haka i przewiniemy tą górną częścią pętli, musimy przewinąć. Raz, dwa, trzy, cztery. I to powinno wystarczyć. Teraz tylko musimy zaciągnąć. Zaciągamy, bo mamy taką pętelkę tutaj. Teraz musimy to obciąć, ten koniec wolny. Obcinamy ten wolny koniec żyłki, który by nam przeszkadzał. Około 20-25 cm potrzebujemy fluokarbonu. Obcinamy, to jest szybki, prosty. Tu mamy taki kręty kółeczko i przekładamy to przez to oczko. To jest bardzo wygodne, długa wkrętka, dlatego że tu kulka pójdzie 24 i ona spokojnie ją utrzyma, nawet jak kulki są nieco większe, tak ona jest dosyć długa. Także i kończymy ten węzeł. Wolny koniec żyłki przekładamy przez oczko od zewnątrz do wewnątrz. Tak to wygląda i teraz normalnie owijamy. Raz, dwa, trzy. Przekładamy znowu to od zewnątrz do wewnątrz. Zaciągamy. No i w zasadzie mamy gotowy zestaw. Popularny derik, czyli pętelka na trzonku haka. Tu się swobodnie będzie przemieszczała kulka. Haczyk dwójka twister do kulek taki 24 uważam, że jest odpowiedni. Trzonek dosyć długi, także jest ruch kulki dosyć duży. No będzie ok. Jak to działa? No, nie chcę tego tłumaczyć, ale karp zasysa razem z hakiem, czyli jak kulka jest blisko haka, hak dosyć głęboko siada. Przy wypluciu następuje, także kulka jest wypływana wcześniej. Hak zostaje chwilę oparty na dolną wargę. Przy mocnym wniuchnięciu hak się sam wbija. Tak to powinno nic nie wyglądać, tak to gra. No i teraz robimy zwykłą pętlę. Tak jak mówię, ten haczyk około 15-18 cm, zwykłą pętelkę 25 lb. Nie musimy tutaj nic kombinować. Zaciskamy, obcinamy i mamy przypon gotowy do założenia. I teraz tak, przypon montuję bezpośrednio na grawce, tutaj przy klipsie, ale zabezpieczam to takim oto, mi to bardzo pasuje, bo to idealnie się sprawdza do zabezpieczenia przyponu i ma jeszcze jedną zaletę, można łatwo go ściągnąć, musimy to przełożyć, o. On ma takie tu nacięcie idealnie na ten krętlik i spójrzmy. Przekładamy. O. I teraz żeby zabezpieczyć ten przypon. Teraz mamy tak jakby to na sztywno wszystko. Może nam się to źle układać na dnie. Dlatego tutaj wolę jak jest przegub luźny. A możemy to przesunąć o kawałeczek wyżej. Zakładamy, blokujemy. O. I wtedy robi nam się przegub tutaj. Także nawet na nierównym dnie mamy przypon zabezpieczony na agrawce. I uzyskaliśmy tu luźny przegub, także nam się przypon będzie nawet na nierównym dnie ładnie nam się ułoży, nie? No, dlatego tak te gumowe koraliki mi spasowały. Super te koraliki są. Używam ich właśnie na wszystkie blokady. Jest idealny. No i mam zestaw gotowy. Teraz tylko kuleczkę jeszcze założymy i w końcu poślemy ten zestaw po karpia. Ale zapach. Odstawimy. I wkręcamy, nie wbijamy, znaczy część możemy wbić, ale wkręcamy. Ja jestem gotowy, chociaż nie do końca, dlatego że jeszcze w tej chwili nie mamy zmierzonej, dokładnie odmierzonej odległości, na której będziemy łowić. Odległość już mamy zaznaczone na tych stałych punktach, na tych drzewach, którą przeniosłem z rakiety i z markera. W tej chwili będę go musiał przenieść tutaj na wędkę do łowienia i zaraz to zrobimy. Czyli znowu musimy się przejść. Można to robić na tyczkach, no ja mówię tak jak na tyczkach jakoś nie robię. Tu mam te stałe punkty, drzewa nie zmieniają swojego położenia. Idziemy. Kolejne 500 metrów. Jestem na miejscu. Teraz wystarczy, że założę taką opaskę gumową. Taką zwykłą opaskę gumową założę z dętki, kawałek dętki, która zablokuje mi żyłkę w tym miejscu i przy rzucie
i będę zawsze rzucał w to samo miejsce, na tą samą odległość, ale w momencie, kiedy będzie branie, wypuści nam tą żyłkę. No i wtedy niestety jeszcze raz będę musiał iść to domierzyć. Także ona nam nie zablokuje żyłki, bo jakbyśmy zablokowali żyłkę na klipsie, to wiadomo, co by się stało, nie? Przy odjeździe by było pak i żyłki nie ma, albo wędki nie ma. Także taka opaska jest wygodna. Możemy oczywiście tak robić to na kołkach, ale wówczas za każdym razem musimy z klipsa ściągać i za każdym razem mierzyć. Już chyba za stary jestem na takie numery, także guma jest ok. Zresztą nie wszędzie, ale akurat w tym przypadku jest ok. I teraz tylko zarzucić wędkę. No, w końcu zestaw idzie do wody. Trochę to trwało, ale... Pięknie. Troszeczkę niech ryba się pomęczy. Jesteśmy z jedną wędką gotowi. Teraz powtórka z rozrywki, czyli wrzucamy drugą wędkę i potem upragniona kawa, której już marzę także. A, jeszcze jakąś kulkę znalazłem. Będzie szczęśliwa, założę ją. No nie wiem, nie minęło dłużej czasu. Mamy jakieś takie delikatne branie na squida 24, ale podejrzewam, że nie jest to wielka ryba. I wiem na pewno, że nie jest to wielka ryba, ale no tak myślałem. Amur. O, pyk. I się wypiął. No niestety. Wypiął się to całe szczęście, bo to nie był wielki amur. Ale spójrzcie, 24 squid. Wydawałoby się, że jest to jakaś selekcja. Nie ma żadnej. Jak chcą brać, to biorą. Ciężarek bezpiecznie odpadł. Także hol był bezpieczny. Nic się nie zmieniło. A już myślałem, że napiję się kawy. Znowu nie. No, kulki ładnie pracują. Zmora małych karpi męczy od pewnego czasu. No i gryby w ogóle, nie wiem co się dzieje. Dobry zapach. Thank you.
No cóż, minęło kilka godzin od podstawienia wędek. Jak na razie jakichś wielkich efektów nie ma. Były jakieś 2-3 brania, ale były to niewielkie ryby, amurek, karpik jakiś, jakąś obcierkę żeśmy zaliczyli. Czyli nie to, na co liczyłem. Co prawda dzień się jeszcze nie skończył. W ogóle ten dzień to troszkę inny od tego, który zawsze tu spędzam, zawsze mam wszystko gotowe. Tym razem wszystko zaczynałem tak jakby od początku. Od markerowania, nęcenia, przygotowania zestawów, przyponów i tak dalej. No i cóż mogę powiedzieć? No jestem trochę zawiedziony, ale ta zmiana pogody zazwyczaj zawsze działała tak, że ryby bardziej intensywnie się zachowywały, spławiały się, było je widać, ruch. Tym razem właśnie jest coś odwrotnego, nie wiem co się dzieje. W ogóle spławów nie ma, tam czasami gdzieś jakaś niewielka ryba się pokaże, ale to nie to, tu ryba lubiła się pokazywać, spławiać. Donęciłem jeszcze teraz, dosyć mocno, licząc na to, że może w tych godzinach nocnych coś przyjdzie. Postawiłem grubo, tradycyjnie 24,2. No zobaczymy, co to noc nam przyniesie. No jeszcze do końca dnia jeszcze parę godzin zostało, jeszcze może godzina, dwie, może jeszcze coś. No czekam na takie branie, kiedy hangerek powolutku, po milimetrze podnosi się do góry, przykleja się do sygnalizatora i powoli odwija skowrotka. Bez żadnego pośpiechu, w równym tempie. Wiem, że tak biorą stare ryby. Na takie branie czekam. Bo te brania, które były wcześniej, to od razu można było wywnioskować, że to są niewielkie ryby. Było pyk, 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 pyk. Szybko, nerwowo, bez zachowania spokoju. Jestem spokojny. Musi coś wziąć. No nie jest wędkowanie łatwe. Karpiowanie to nie jest takie proste. Znaczy proste może nie jest takie trudne, ale czasami wymaga od nas wiele cierpliwości. Ile to razy się jedzie na tą wodę i się siedzi, czekamy. Raz, drugi, trzeci. Nie ma. Już praktycznie rezygnujemy. Już mamy wszystkiego dość. I przychodzi taki dzień, co wszystko zmienia. Jedno, drugie branie. Jedna gruba ryba, druga. Wtedy ta miłość do karpi wraca z powrotem, z zdwojoną siłą. Przeżyłem już kilka, już przez tyle lat, co łowię, to przeżyłem już nie takie porażki. Siedziałem na takich wodach, gdzie z jednej strony brzegu łowili, a myśmy siedzieli prawie bez brania. Raz, drugi, ale przychodzi taki dzień, że my będziemy też łowić. Zobaczymy. Jeszcze tak myślę, że może zmienimy miejsce nawet. Może jak będzie tak radykalnie, że tu nic nie będzie brało, to nawet jestem w stanie zmienić. Jeszcze pójdę bardziej z wiatrem. Ustawimy się jeszcze bardziej pod wiatr. Poobserwujemy rano wody, powinny się jakieś ryby pokazać, spławy. Może to nam wskaże, gdzie ewentualnie postawić zestawy, gdzie ewentualnie się przenieść. Jeszcze popatrzymy, jeszcze nie rezygnujmy, to dopiero parę godzin. Jak to mówią, łapanie karpi to nie łapanie pcheł. Wszystko ma odbywać się w spokoju, czekamy cierpliwie. No, ale już by się chciało, nie? Jeszcze przed udaniem się do łóżka, żeby jeszcze się coś podniosło. Taki czas dobry. Słońce chyli się, równa się z drzewami, zawsze to takie było. Taki czas, kiedy to słońce dotykało tych drzew, powoli się chowało i wtedy był sygnał. Cichutko, cichutko, a tu nagle taki rozrywający sygnał z naszego sygnalizatora. Potem czasami się budziłem w nocy, zdawało mi się, że mam branie. Tak naprawdę narzekam, że nie biorą, że ten, ale z drugiej strony, spójrzcie, siedzę w przepięknej scenerii. Pogoda jest akurat, nie jest za ciepła, ani za zimno. Mam tutaj koło siebie swoje wędki, mam swoje łóżko, mam swój namiot. Czy z tego nie trzeba się cieszyć? Trzeba. Także może ryby nie zawsze są ważne? Ważne są. Ja myślę, że przyjdą. Póki co cieszmy się tym pięknym zachodem słońca. Jest taka teoria, którą możemy sobie wytłumaczyć, jak na mnie biorą. Wędkarz zawsze znajdzie coś ciekawego na temat ryb, żeby się wytłumaczyć, że nie łapie. My nie inaczej.
No, przed poranną kawą miałem piękne branie. Karol akurat gdzieś chodził, jakiś szukał jakiegoś pięknego ujęcia o świcie i nie był świadkiem ani holu, ani brania. A branie było przepiękne, bo były trzy krótkie piki i krótko. Wyszłem z łóżka, hanger tak tylko delikatnie drgał, to znaczy, że ryba już wiedziała o tym, że trafiła na trefną przynętę i chciała się jej pozbyć. Nie było innej decyzji, podniosłem kij i dosyć szybko go wyholowałem, a to ze względu na dosyć mocny sprzęt, bo mam tutaj sprzęt, a ryba jest chyba dosyć przednia, jak mi się wydaje. Chociaż warunki, powiem tak, nie są zbyt sprzyjające, bo jak widzicie, zobaczycie, może Karol to nam puści, mamy wiatr w tej chwili w plecy, czyli wschodni, i w nocy w zasadzie poza jakimiś drobnymi obtarciami, jakimiś takim, nic się nie działo. Także noc w miarę żeśmy spokojnie przespali, no ale dzień nas przywitał właśnie takim karpiem. Ja go tylko tutaj podniosę, on jest pod bieraku jeszcze. Zaraz go tutaj troszkę pokażę. O, kulka, zobacz, nawet się wypiął się w tym, w podbieraku, widzisz? Zestaw jest w podbieraku, o, ładny karpik. Myślę, że nie będę go podnosił w podbieraku, bo ten ryba jest dosyć duża. Ubiorę tylko buty i podłożę pod niego slinga i zaniesiemy go do kołyski i zrobimy parę zdjęć i wypuścimy go do wody. Dobra. Idę. Ach, wreszcie coś się trafiło. Ops. No, teraz przełożymy go do slinga, dlatego że nie chcę go w tej siatce podbieraka podnosić do góry, bo już zdarzało się tak, że ryba muszę jednak zejść do wody. Oj, nie, trochę niezgrabnie to robię. Nie jest to godzina moja. Wolę go w slingu przenieść do kołyski. Ups. Tak będzie o wiele bezpieczniej. Wczoraj wieczorem żeśmy tak jeszcze siedzieli dosyć późno. Jak ten wiatr nam się zmienił, tak jak w tej chwili wschodni, sądziliśmy, że nic nie będzie, że chyba popłyniemy. Ale okazało się, że czasami jak wiatr wieje plecy, to ryby też biorą. Także nigdy nie wiadomo, kiedy trafi nam się ten dzień. O, mamy rybę już uwolnioną. Także jest bezpieczna. Teraz damy jej troszkę wodę, bo ryba jest w świetnej kondycji. Bo hol naprawdę nie trwa długo. Wow, wow. Ale nic jej nie ma. O, troszkę i tu zaleczymy tą ramkę. I zrobimy 2-3 zdjęcia i wypuścimy ją do wody. Przyniosę tylko teraz zestaw do odkażania. Zamknę ją na sekundkę. Jeszcze trochę wody. No, ładny karpik. Miałem otwór gębowy duży, także ta kulka 24, na którą miałem założoną, nie sprawiłam żadnego problemu. Zasał ją prawidłowo. A kulki, które zakładam na noc, o ile w dzień zakładam kulki, powiedzmy, prosto z worka, te miękkie, to na noc jednak zakładam kulki takie bardziej utwardzone, ze względu na to, że i raki, i inne jakieś drobne ryby mogą mi obskubiwać i boję się, że do rana ta kulka by nie wytrzymała. A te utwardzone kulki są na tyle wytrzymałe, że na 100% wytrzymują. Zresztą pokażę ją potem, tą kuleczkę, jak ona wygląda po nocy, praktycznie nienaruszona i po braniu ryby. Także kulka jest pewniak, tak znaczy, na noc. Także zawsze na noc zakładam te kulki takie twardsze. Spójrzcie, piękna ryba. Mamy go w całej okazałości i zaraz już się napina. O, jeszcze niech troszkę wytrzymie, żeby go pokazać. Nie no, niezmęczony ten karbiesnic. No,
oceniam go tak na 15+, żeby nie przesadzać. Chyba więcej nie ma, ale nie będziemy go już męczyć i ważyć, bo przecież nie o to chodzi. Ryba jest po prostu piękna, te kolory o świcie. Kurczę, on jest w lepszej kondycji jak ja. No tak, ale ja nie spałem północy. No karp piękny, ma takie pojedyncze tutaj łuski na grzbiecie. I jedną taką największą, taką charakterystyczną, która go odróżnia od innych karpi. Wydaje mi się, że będzie taki znaczny karp, że kiedykolwiek jeszcze się z nim spotkam, to go poznam. Ładna ta łuseczka. No, tu rzuconych takich kilka luźnych na środku. I pojedyncze duże łuski na grzbiecie. I ta największa. No jest troszeczkę ten karp lekko obity, ale zaraz go nasmarujemy, zdezynfekujemy, także wróci do wody w nieco lepszej kondycji, jak z niej wyszedł. No, musimy go troszeczkę podleczyć, żeby wrócił do swojej wody. Ma tu kilka otarć, zresztą ma taki dosyć po haczyku znamie. Chodź tu, biedaku. O, no widzisz, już będzie lepiej. O, taką rankę mu tu zagoimy. Tak, żeby nam się... Tak, świetnie, mamy go, już w tej chwili może wracać do wody. No, sprawiłeś nam wiele radości, dzień zaczął się pięknie, co prawda zawsze zaczynam od kawy, ale dzisiaj akurat zacząłem od holu. Wracaj i nie wspominaj nas tak źle, dobra? Okej, pa, pa. Będzie dobrze. Tak, teraz trzeba od nowa wszystko, czyli zestaw trzeba przewiązać, strzałówkę. Bo zawsze ten węzeł jest takim newralgicznym punktem i po każdej większej rybie przewiązuje strzałówkę, bo resztę wszystko jest ok. Kulka po całej nocy, praktycznie no jest minimalnie tego, wyholowany karp. O, znaczy jestem w stanie ją zgnieść. Haczyk jeszcze jest igła, niemniej jednak też go delikatnie podostrzę, tak żeby wszystko było zrobione, żebym sobie nie mógł czegokolwiek zarzucić, gdyby ewentualnie jakaś spinka, bo to się też zdarza i nie zawsze jest to nasza wina. To tak jak powiedziałem, to jest jeden z moich ulubionych przyponów. Mam jeszcze dwa na innych haczykach, to myślę, że w ciągu dnia zawiążemy. Ten się sprawdził, była ryba, zobaczymy na następne dwa, czy będą równie skuteczne. No tak, zestaw mamy gotowy do rzutu. Haczyk podostrzony, taki test na płytce paznokcia, no widzicie, haczyk nie może się poruszyć, no nie może, dotykamy i nie możemy go przeciągnąć, ała, bo to musi się kleić do palca. Na takich żwirowniach jak ta, gdzie dno jest usłane kamieniami, każde ściągnięcie zestawu trzeba sprawdzać haczyk, bo często się zdarza przy tych najuższych haczykach właśnie, że one potrafią się tak delikatnie stępić, a potem się dziwimy, dlaczego mamy puste brania, nie? Każde ściągnięcie, każda ryba, każde wszystko, haczyk, priorytet, najważniejsza rzecz. O, pięknie. Jeszcze jest jedna rzecz, która guma nam daje. Przy rzucie właśnie na takich płytkich łowiskach, gdzie ewentualnie jeszcze jest zamulone, to ja ten ciężarek tak jakby przy ostatniej fazie lotu go łapię na tej gumie i potem opuszczam go na szczytówce. Także nie, on nie wpada z całym impetem do wody i wbija się w muł, tylko jest lekko wyhamowany, właśnie jak ta guma blokuje. Ale ta guma nigdy nie nam zablokuje tak na sztywno, tylko zawsze nam się lekko podda. Także to jest dodatkowa zaleta gumy. Ach, ileż te gumy mają zalet. Okej. Okay.
no, rytuał porannej kawy i branie. Często mi się to zdarza. Dlatego tak często kawę piję. Chyba nie tylko ja. Ale nie jest to duża ryba. O, to już było widać. Ale jakiś karpik na pewno, bo chwilę wcześniej wyholowałem jesiotra, a teraz się powiesił jakiś niewielki karpik. Tak sądzę. I ta kulka, aha, to była ta kulka, ten skopek spit, co wczoraj wrzuciłem na tą wędkę, nie było brania od wczoraj. Całą noc przeleżała i o tej porze coś tam się powiesiło. No ale, co zrobić? Karp chyba. Chyba karp, jeszcze go nie widzę, ale... Szybkie, charakterystyczne ruchy małej ryby. Wow. Wow. Tak, jakie dzikie. O, czarny jakiś taki. O, dzięki. Czasami takie karpie nam biorą. Zobaczcie, jak wygląda nasza utwardzona kulka, skopek, squid 24. Tak wygląda po nocy. Czyli pracuje. No nie ma tam za wielkiego mołu, bo kulka jeszcze bardzo przyzwoicie pachnie. Pójdzie sobie. Pójdziesz. Nic nie robię teraz. Nawet nie zarzucam wędki. Muszę się napić. Zestaw tylko skręcę, żeby nie było, że znowu ktoś w niego wejdzie. Oj, zrobiło się tłoczno i przyszła godzina 10. Tutaj mam rybę, ale może chociaż będzie przyzwoita, bo ostatnio ta ryba była tak mała, a ta może będzie przyzwoita, chociaż też nie sądzę, bo... No ale nic, wyciągnąć trzeba. Troszkę zaczęło wiać, no wiatr nie jest taki korzystny dla nas, bo zboczny. No, czasami się tam... Nie, to niewielki bąbel. A odjazd miał jak stary. Nie pokazuj tego, Karol. Co z tymi rybami jest? Przecież to ja nie po te ryby, to koledzy są, co chcą te ryby łowić. No i co z takiej kulki 24 zostało? Podejrzewam, że raki tam operują. Ale nie dały jej rady do końca. Coś zostało, na to skusił się jeszcze karp. No ale niestety musimy wymienić na nową. Ale kurka pięknie pracuje. No naprawdę czysto tam na dnie jest, bo kulka nic ze swojego aromatu nie straciła. Odkręcimy. Generalnie na taką wymoczoną mógłbym łowić dalej. Ale w związku z tym, że przynęta już zbyt mała i znowu skusi małą rybę, spróbuję założyć coś jeszcze większego. 2 razy 24. Ale to muszę wymienić przypon.
zrobię przypon na włosie właśnie, na dwie kulki 24. Wydaje mi się, że może to coś pomoże. Zobaczymy. Nic, to do roboty. Jedziemy z tematem. Okej. Mam moje ulubione trzy przypony, trzy rodzaje przyponów, które używam, gdy łowię zrzutu. Chciałbym je teraz pokazać, jak one wyglądają i chciałbym powiedzieć, dlaczego je stosuję. Zacznę od może takiego prostego sztywniaka z derigiem i z wkrętką, czyli taki przypon dla leniwych, prosty, na haczyku twister, dwójka, czwórka. O, bardzo często używam tych haczyków do robienia właśnie tych przyponów. No, najpierw na trzonku haczyka wiążę taką małą pętelkę, takim węzłem owijkowym. Wiesz, odcinam około 20 cm, 20-25 cm fluokarbonu, odcinam. I kolejnym etapem jest nałożenie takiej wkrętki, czyli włosa dla leniwych. No i teraz wolny koniec fluokarbonu przekładam od zewnątrz do wewnątrz. Formuję taką niewielką pętelkę, coś w tym rodzaju. No i takim węzłem owijkowym, powiedzmy 3-4 razy owijam. No i znowu wracam od zewnątrz do wewnątrz. I praktycznie mogę powiedzieć, że przypon skuteczny, a zarazem bardzo prosty i szybki do wykonania, jest gotowy. No i na końcu wiążę taką pętelkę zwykłym węzłem babskim, czyli prostym. Tu nie ma potrzeby za bardzo silić się na jakieś skomplikowane węzły, dlatego że fluokarbon 25 jest na tyle mocny i ten węzeł na pewno nas nie zawiedzie. No tak to mniej więcej wygląda. Przypon jest, tak jak mówię, około 15 cm, to w zupełności wystarczy do rzutu. Mechanika przyponu derig pozwala na zakładanie kulki bardzo blisko haka, a mimo wszystko w łowisku ta kulka zachowuje się bardzo naturalnie. Także nie jest usztywniona w żaden sposób, bo ma tu dosyć dużo luzu i swobodnie porusza się po pętelce D. Także ma dosyć duży ruch, a haczyk leży sobie swobodnie na dnie. Takim drugim przyponem, który używam też często, to jest na takim haczyku claw. Też tak rozmiar około czwórka, piątka, też niewielki. I też jest to haczyk, na którym wiążę pętelkę D z fluokarbonu. No, to jest przypon częściowo wykonany z fluokarbonu, a częściowo z miękkiej plecionki. I też z pętelką D. I on jest troszkę inny. I czyli pętelkę, czyli tradycyjna owijka, 4 razy na trzonku, 3, 4. Zaciskamy. Ale ze względu na to, że tu jest bardzo krótki trzonek, to chciałbym tą pętelkę nieco dłuższą zrobić, nie tak jak wcześniej. Chciałbym pokazać, że zrobimy to w ten sposób. Ustawiam tu w tym miejscu, czyli na tym załamaniu. Obetniemy i teraz tak. Obetniemy tu to, w ten sposób. Odcięliśmy taki krótki odcinek, który będzie nam służył do uformowania pętelki D. Chcę, że ta pętelka D nie będzie z jednej całości, tylko będzie osobna. I teraz no trochę tutaj więcej pracy, jest skomplikowane. I teraz zawiążemy taki typowy węzeł bez węzła. Niemniej jednak ja się zawsze zabezpieczam i wolę tą końcówkę nieco opalić, żeby zrobić na niej jakieś takie niewielkie zgrubienie. To wystarczy. No i tu wyrobię węzeł. Raz, dwa, trzy, cztery. Wracam. Obcinam. Tu nam też tego nie będzie potrzebne zbyt dużo, dlatego że resztę wykończymy miękką plecionką. Tu mamy węzeł zrobiony bez węzła, końcówka jest opalona, także z zgubieniem, także na pewno nam się to nie wysunie. I teraz zrobimy pętelkę D. O. I formujemy sobie taką pętelkę D. Obcinamy. No i tu też oczywiście musimy to przypalić, żeby nam się ta pętelka D nie wysunęła z oczka haczyka. Trochę bardziej skomplikowany ten haczyk. No, tak to mniej więcej wygląda, dlatego że krótki trzonek haczyka, dlatego tą pętelkę zrobiłem do końca. Nie skończyłem je tak jak w poprzednim haczyku, tylko mamy nieco dłuższą pętelkę, także mamy większą swobodę ruchu będzie miała kulka.
To jest jeden etap tego haczyka, a do skończenia jeszcze jest dosyć sporo. Drugą część tego przyponu zrobię z miękkiej plecionki. I co jest z mocnej, armolinka, to jest 25 LB. Dlatego, że są takie łowiska, gdzie są kamienie, gdzie są górki, czasami na przykład sztywny przypon może nam się postawić. Tutaj w tym przypadku nie, bo dlatego, że nasza miękka plecionka nam się na tym dnie ułoży nieco lepiej. A sam ten fluokarbon będzie służył jako pozycjoner w zasadzie, także go obetniemy tu i znowu go przypalimy, dlatego, że by nam się ten węzeł nie rozwiązał, albo żeby się nam coś, nawet może jeszcze krócej to zrobię. Tak, zrobimy tutaj takie zgrubienie. O, niewielkie wystarczy. I takim węzłem zamkniemy to. Tak, teraz takim węzłem owijkowym, też takim prostym węzłem w zasadzie owiniemy kilka razy tutaj. Tak myślę, że tradycyjnie powinno 6-7 razy być to owinięte. Tą pętelkę, którą żeśmy zrobili z fluokarbonu, 2. A może sobie troszkę za krótko zrobiłem. 3. 4, 5 i 6. Dobra. I teraz ten wolny odcinek przełożymy, ale żeby wychodził nie z tej samej strony co główna linka, tylko z drugiej. Czyli o taki. Tu go przełożymy przez to oczko. O, i teraz ten węzeł sobie zaciśniemy. Zaciśniemy go. O tak, może w ten sposób. O, i teraz. To zgrubienie oprze nam się na tym węźle, tak żeby nam to nie wyjechało. I mamy coś takiego. To oczywiście możemy obciąć resztę. Tu oczywiście tradycyjnie obcinamy tam około 20 cm, zależy od długości przyponu. I mamy coś takiego. I jeszcze nie jest to koniec, dlatego że jeszcze musimy mieć włos do mocowania kulki. Zazwyczaj jest tak, że nigdy tych kółeczek małych nie mam, nie wiem. Zacząłem więc stosować włos, który montuję bezpośrednio na pętelce. A robię to w ten sposób. No, tu mam taką specjalną plecionkę, no ale jest tak bardzo cienka, także nie będzie widać, jak to robię, dlatego zrobię to z nieco grubszej, ale też bardzo miękkiej, czyli zwykłą taką pętlę dużą, przez którą przełożę dwa razy, raz przez oczko i jeszcze raz. No i robię taką pętelkę, tą pętelkę rozcinam, rozciągam, obcinam. I znowu przypalam, żeby nam się nie rozeszło, bo zdarza się, że naciągamy kulkę gdzieś twardo, mocno i włos się rozchodzi. Przełożymy teraz przez pętelkę z fluokarbonu. O, i mamy włos. Ten włos równie swobodnie przesuwa się po tej plecionce, także te kółeczko może jest zbędne nawet. A jeszcze ma jedną zaletę ten włos. Gdy na przykład okaże się, że mamy za krótki lub za długi, albo chcemy założyć więcej kulek, 2, 3 albo jakieś coś tego, to wymiana takiego włosa trwa sekundę. Łapiemy za ten węzełek i już mamy, i możemy zawiązać następny, kolejny założyć. Także generalnie, jeżeli robię przypony, to w ogóle mam bez włosa, dopiero nad wodą się zastanawiam, co będę zakładał i wtedy dopasowuję długość tego włosa do przynęty, jaką będę zakładał. Żeby haczyk w każdej sytuacji ustawiał się w kierunku dolnej wargi karpia, ten węzełek dociążam pastą, czyli takim obciążeniem. No oczywiście, jeżeli ktoś nie ma pasty, może być to śrucina, którą zaciśniemy na węźle, czy tam obok węzła. No, mamy taki przypon i nie ma możliwości, żeby przy braniu nie był ten haczyk zawsze obrócony w kierunku dolnej wargi karpia. Właśnie to obciążenie go pozycjonuje. To jest jako pozycjoner, nie stosujemy tu żadnych dodatkowych innych rzeczy. Tu też przy miękkim włosie jest pętelka D, która umożliwia nam założenie kulki bardzo blisko haczyka, no bo ma tutaj na tyle dużo luzu, że haczyk nie będzie wchodził na dnie, także to też jest świetny przypon do łowienia zrzutu. Oczywiście jak każdy przypon kończymy pętelką, możemy to zrobić w różnojaki sposób. Ja na przykład robię czasami takie pętelki, które może tak się nie zaciskają jak inne, czyli na takim zwykły węzeł. Są bardziej tak jakby okrągłe. Zwykły robię taki węzeł, przekładam przez ten węzeł wolny koniec żyłki, owijam tutaj dwa razy w koło i przekładam z powrotem tu. Oczywiście tego nie musicie robić. Ale wydaje mi się, że ta pętelka jest, nigdy się tak nie zaciska jak taka zwykła na tym damskim. Ona jest taka bardziej mi się wydaje okrągła. Nie wiem, czy to prawda, czy tylko tak sobie ubzdurałem. Trzecim przyponem, którego używam też do łowienia zrzutu,
jest przypon wykonany na miękkiej plecionce, połączony z fluokarbonem na haczyku Funk X. Haczyk, który w zasadzie nie wymaga żadnych dodatkowych udziwnień, żadnych pozycjonerów i doskonale sprawdza się w łowisku, świetnie się obraca. Czyli haczyk o takim nieco innym kształcie. Mógłbym tu wiele tłumaczyć, bo chodzi o kąt, tak zwany kąt zerowy, który przy tej samej masie przekłada się największa siła na samo zacięcie. No i to haczyk jest, który chyba najlepiej zapina ryby i świetnie sprawdza się w czasie holu. Aby ten przypon prawidłowo działał, pętelkę D robię z miękkiej plecionki i krótki odcinek będzie z miękkiej plecionki, resztę wykończę sztywnym fluokarbonem po to, aby nam się on w czasie rzutu też nie poplątał. Czyli robimy podobnie jak z fluokarbonem, wiążemy tutaj owijkowy węzełek, to też raz, dwa, trzy, cztery, to tak standardowo, zaciskamy ten węzeł, raz, drugi, ustawiamy go w odpowiednim miejscu, obcinamy ten tutaj. Do montowania kulki założę plastikową wkrętkę, jeżeli kulki są troszkę miękkie, to ona się lepiej sprawdza niż ta wykonana z drutu. No i tu tradycyjnie robimy od zewnątrz do wewnątrz, tradycyjnie. O, i mamy na miękkiej plecionce zrobiony haczyk montowany. Ale aby wykorzystywać go w metodzie rzutowej, wolę go uzbroić jeszcze w ten odcinek z sztywnego fluokarbonu. Czyli fluokarbon, jak zawsze go przypalam, żeby bezpiecznie, żeby nam się węzeł nie wywinął. Zamykam go w ten sposób i jak już kiedyś pokazywałem, wiążemy tu tak. Zaczynamy od tyłu i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. W zupełności wystarczy. I przekładamy wolny koniec przez pętelkę. O, i teraz zaciskamy to. Teraz tak naciągamy, żeby ten węzeł, właśnie dlatego robię to zgrubienie, bo to zgrubienie nam się tu blokuje na tym węźle. Wtedy przypon jest w 100% pewny. O, i mamy, w tej chwili mamy coś takiego. Czyli sama końcówka, która pozwoli obrócić się haczykowi zawsze w kierunku dolnej wargi karpia, jest mięciutka. No bo te haczyki, gdybyśmy ten haczyk uzbroili bezpośrednio w fluokarbon, to on by nie pracował tak, jak będzie pracował na tej miękkiej plecionce. Obcinamy tradycyjny węzeł. No i tradycyjnie nieco pasty. Tak już, żeby wykończyć. No oczywiście, tak jak mówiłem, można śrucinkę założyć również. Ona też spełni swoje zadanie. O, i to pozwoli nam tak wypozycjonować haczyk, zawsze będzie przy braniu w kierunku dolnej wargi karpia. Jakby nie był, zawsze będzie się obracał w kierunku dolnej wargi karpia. No to oczywiście możemy jeszcze wyprostować bardziej, czy nad parą, czy naciągnąć. Ten fluokarbon, jak mocno naciągniemy, to on się dosyć wyprostuje. I to równie skuteczny przypon, który służy mi do rzutów i bardzo rzadko się pląta. No i taki test na ręce. No, to nie przeciągniemy go, ani razu go nie przeciągniemy. Nawet jak go obrócimy w ten sposób, to on zawsze nam się obróci o tak. Nie ma znaczenia, zawsze nam się obróci tak. Także też test na ręce jest. Ale wczoraj i rano wiało właśnie w kierunku tej zatoki, w tej chwili wiatr się obrócił. Wywiewa z zatoki. Ale czy ta ryba zareaguje na ten wiatr, nie wiadomo. Takich typowych oznak żerowania karpi nie widać. Widać jakieś bąble, ale czy to karpie?
Jedną rybę na pewno dostaniemy, bo znowu tam robić jakąś ilościówkę, to nam chyba nie zależy na tym. Zależy nam na jednej dobrej rybie, nie? Południe, kolejna zmiana zestawu. Do południa męczyły nas te drobne ryby. Rano o świcie ta jedna duża ryba. Potem kolejnych kilka, ale wszystkie ryby małe. Teraz mieliśmy jakąś taką przerwę dłuższą. Także zamierzam teraz przerzucić zestawy, trochę donęcić grubo. Może ta mała ryba gdzieś odeszła i może ten towar skusi coś większego. No liczę, tak zawsze tutaj był taki okres, dobry okres czasu, jak była godzina między 3 a 6. To jest jeden czas, noc, no i ewentualnie świt. Także jeszcze do jutra nadzieje są. Mówią, nadzieja umiera ostatnio. Także do pracy. Haczyk sprawdzam, jest ok. Tyle. Co jest? Niestety jeszcze raz. To nie było to dno. Mam tam taki leki na mułek, a w tej chwili trafiłem na coś takiego, że ledwie wyciągłem wędkę. Tam prawdopodobnie przeleżała ona by do wieczora. Także kolejny rzut. I aż do skutku. Kolejny raz. Sprawdzam haczyk. Igła. I jeszcze. I jeszcze raz. Musi być precyzyjnie. O, to jest to. Zaraz sprawdzę. Tak, to jest te dno. Te placki nie są zbyt wielkie. Dlatego przy takim bocznym wietrze trzeba czasami rzucić kilka razy, zanim trafimy, ale lepiej to zrobić i mieć pewność, że zestaw leży dobrze. Dobra, dokładnie to samo z drugą wędką. Tu wygląda, było wszystko dobrze. No. Tu były dwie kulki 24. No. Nie było źle. Wymienię to na coś innego. Tak się właśnie zastanawiam, czy nie spróbować może liczyć na złoty strzał i coś z citrusa dołożyć, albo o właśnie, może jakąś stójkę. Squid i na górę biały cytrus. Może być? Trudne decyzje właśnie. To są takie trudne decyzje, jak ryba nie bierze, albo biorą te małe ryby. Co zrobić? Ale trzeba próbować. Najważniejsze to się nie poddawać. I jedziemy z tematem. Nie ma, zmiłuj się. Zaraz coś wymyślę. Nie mogę się skupić, bo pies mi zajmuje moje miejsce. Nie, coś mi tam zjada. No widzisz, coś ten pies jest niemożliwy. Ach, te stopery, nie ma jak wkrętka. Udało się. No dobra. No, może taka stójka skusi leniwe karpie, czyli te duże. Może się schyli jakiś i zaciągnie z ciekawości. Ja bym to zrobił. Thank you.
kolejna ciężka praca. Niech mi ktoś powie, że karpiowanie to jest wypoczynek nad wodą. Ajajaj, nie tak. A muszę większą poprawkę na wiadra, bo jednak ściąga dosyć mocno. Zawsze trzeba sprawdzić połączenie wędziska, bo zdarza się właśnie szczególnie przy tych rzutach bocznych, że wędzisko potrafi się lekko obrócić, się tu poluzować, a wtedy nieszczęście jest nieuniknione. No i teraz chyba za mocno będzie. Także na rybach spotykałem na różne atrakcje, czasami nawet nie spodziewamy się. I dzisiaj mamy taką niespodziankę. Przyjechali do mnie znajomi. Także jestem mile zaskoczony tym, co się stało. Mimo że ryby nie brały, to jednak zakończenie dzisiejszego etapu jest nietuzinkowe, bo tego chyba jeszcze nigdy nie było na rybach, żeby coś takiego nam wyskoczyło. Córko rybaka, Mazura z Mazur. Na jeziorze wody blady, daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekonam, ile chcę mieć w sobie Ilona. I muzyka, i szama na rybach. Tak. Próbujemy. Dziękujemy. My również dziękujemy. Malina. No cóż, kolejny dzień za nami. Przed nami jeszcze ostatnia nocka, to znaczy druga. No, szałów nie było. Złowiliśmy kilka niewielkich karpi, amury, jesiotry. Wszystko to, czego nie chcieliśmy w sumie. Dużych ryb było jak na lekarstwo, to znaczy złowiliśmy jedną ładną rybę rano. Ale dzień nie był nudny, coś się działo. Mieliśmy tutaj fajnych znajomych, którzy przyszli, zaśpiewali nam, ograli nam wędki, ograli nam stanowisko i może z tego tej nocy będą jakieś fajne ryby. No cóż, czekamy.
cierpliwie. Tak jeszcze przed nocą wymienię kulki. Nowe przypony już są przygotowane. Kulki 24. One mi się tu sprawdzają najlepiej. Ale też nie unikam łowienia drobnych ryb na te kulki, także tu jakiejś selekcji większej nie ma. Niemniej jednak to kulka, która jest utwardzona i wytrzyma na pewno do rana, mimo że tutaj trochę przeszkadzają nam raki. Także biorę się do roboty. Powiem szczerze, jestem już trochę zmęczony. Będzie rewelacyjna noc, mam nadzieję. Tak, teraz jest idealnie. Dwa zestawy leżą naprawdę w miejscu, w którym chciałem. Już ode mnie w tej chwili nie zależy nic. Zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, tak sądzę. Perfekt. W zasadzie zrobiliśmy już podsumowanie dnia, ale dzień się jeszcze widać nie skończył. Branie takie trochę nietypowe, opad w dół. Ryba chodzi na boki. Nie jestem przekonany co do jej wielkości. Co jest? No chyba na drugie więcej nie mam brania. Bym się załamał. Tak, tak, żyłka weszła. Ten karb jednak dołem i całkiem i przeszedł pod żyłką. Dobra. Dzień zaczął się tak świetnie, bo jakaś taka ryba godna uwagi była z samego rana. Sądziłem, że ten dzień będzie lepszy. Jeszcze dzień się nie skończył, może coś się tak... Co to za ryba, no? Niedawno wrzuciłem świeże kulki, jeszcze się nawet nie zdążyły lekko wymoczyć. Co za... Co to? Red Bulla chyba wypił. Dodał mu skrzydeł. O tej porze to powinien być kloc, nie? A patrz, patrz go, no patrz. Wow, jaki grzbiet. O, ciemna jakaś taka ta ryba. Nie wiem, czy... Ojej, już tak było blisko. No chodź. Wchodzi, wchodzi. Muszę ją poprawić. W końcu pojawił się uśmiech na mojej twarzy. Chcesz mi to powiedzieć? Co my tutaj mamy? No, ryba nie jest jakichś monstrualnych wymiarów, ale po tym dzisiejszym dniu, kiedy męczyły nas te małe karpie, amury, jesiotry
i wszystko, co w tej wodzie pływa. No, ty, co jest? Co to? W czasie holu był taki dosyć spolegliwy. Wydawało mi się, że zachowywał się jak taka całkiem zarybieniówka. A to oto, patrzcie, to całkiem przyzwoita ryba. Zaraz podniesiemy ją troszkę. Wyrzucimy ten podbierak. Fajnie. O! Chyba tego nie nagrywałeś. Mamy to. Matko. Dostałem z liścia. O, o, drugi raz. No nie. Do trzech razy sztuka. Jeszcze raz to rezygnuję. No nie. Co jest? To złośliwość rzeczy martwych. Znaczy on jest żywy jeszcze. Ale jak mnie zdenerwuje, to... O, no, no. O, 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 o. No i co? Powiecie? A tak narzekałem na ten dzień. A dzień się zaczął dobrze i kończy się też nieźle, nie? Prawda? No właśnie, chłopaki nas ograli. Trochę nam tutaj poczarowali. I efekt mamy. Czekaj, mógłbyś pies trochę nogę wziąć? No tak, świetnie. No już się, on się już nie chce. Ale spój, co mogę powiedzieć, no? Na zakończenie dnia. Początek dnia był fajny, zakończenie dnia, no myślę, że może nie jeszcze zakończenie, ale gdyby było to zakończenie dnia, też byłoby niezłe. Karpik był bardzo żywotny, trudno było go ogarnąć. Chociaż w czasie holu wydawał się niespecjalnie wielki, jakoś specjalnie nie walczył, ale na brzegu pokazał nam swój pazur. Zrobiliśmy kilka fotek, generalnie w wodzie chcieliśmy go jakoś tam ograć, ale po prostu się nie dał. Tak czasami bywa. Moja kawa jeszcze jest ciepła. Mogę wyjść? Tak. Dziękuję. Ten chłodny poranek kończymy nasze wędkowanie na tej wodzie. Noc ostatnia, która zaczęła się tak obiecująco wczorajszym karpiem, była na tyle spokojna, że wyspaliśmy się. I cóż,
mogę powiedzieć. No nie ma recepty chyba na złowienie dużego karpia. Jedynie co możemy zrobić, to jak najwięcej czasu spędzać na rybach. Z mojej strony nie mam sobie nic do zarzucenia. Zestawy, jak i przynęty, jak i położenie tych przynęt. Zrobiłem wszystko tak, jak powinno być. No niestety, nie zawsze ryby z nami będą współpracowały tak, jakbyśmy chcieli. Ale nie ma się co poddawać. Przecież mamy kolejne dni. Więc jeszcze na pewno połowimy.